Witajcie, dzisiaj vlog z hodowli. Sprzątamy w klatkach ściółkę ze względu na to, że pojawiła się zielonka w diecie królików, trawa, która oczywiście powoduje zwiększoną produkcję moczu. No i ściółka jest mokra, na przykład tam widać, że jest ewidentnie mokra. Prosty jest gnój, inaczej bym tego nie nazwał. To jest gnój króliczy, który trzeba posprzątać. Sprzątałem niecałe 3 tygodnie temu. Jakieś 19 dni bodajże, jak liczyłem. No i już mamy sprzątanie. W okresie właśnie letnim, w okresie zielonki, sprzątam częściej ze względu na to właśnie, że jest w klatkach bardziej mokro. Także dzisiaj vlog będzie ze sprzątania. Jeden z widzów ostatnio zarzucił mi, że pokazuje tylko dzieci i sprzątanie. No, dzieci po prostu się zawsze gdzieś tam zaplątają, pojawią. To jest nieuniknione. A sprzątanie, no to sprzątanie jest codziennością hodowli. Dzisiaj też będzie sprzątanie. Ale postaram się pokazać więcej królików dzisiaj, skoro takie są, że tak powiem, zapotrzebowania widzów. Tu mamy 6 młodych królików. Było ich dużo. Było ich chyba nawet 12 albo 11, już nie wiem, nie liczyłem, ale wyciągałem. Najpierw gdzieś tam pogubiły się, powychodziły z gniazda, w sensie opuściły gniazdo. Matka ich nie zaniosła z powrotem, wymarzły. Kilka, 2 lub 3 znalazłem w gnieździe, no w fazie rozkładu. No ale ostatecznie 6 się udało odchować, chyba będzie coś z nich już. Raczej nie przewiduję, żeby coś padło, no ale wiadomo jak to jest. 6 sztuk to i tak jest dobrze, w sensie dobrze, podstawowy po prostu taki wykot. 2 sutki są więcej, więc powinny się wszystkie odkarmić. I co? No, posprzątamy im przede wszystkim, ponieważ to było bardzo dawno niesprzątane, ze względu na to, że właśnie był ten wykot, było gniazdo, którego nie można było ruszyć, ponieważ króliki by pomarzły, poginęły. No dzisiaj też nie wiem, czy tam im wszystko wyciągnę, nie wiem, czy nie zostawię im tam właśnie takiego kawałka. Nadchodzi kilka chłodniejszych dni, kilka chłodniejszych nocy, więc myślę, że warto by jeszcze im tam troszeczkę tej sierści zostawić. Tutaj mamy 3, było chyba 5, o ile dobrze pamiętam, albo 4, jeden padł w każdym bądź razie po rozdzieleniu od matki. I rozdzieliłem ich po połowie chyba. Wydaje mi się po prostu, że za wcześnie je rozdzieliłem, ponieważ zrobiłem taką, powiedzmy, sekcję zwłok. Nie było ani królik nie miał ani, że tak powiem, mokrego odbytu, ani napuchniętego brzucha, żadnych obrażeń zewnętrznych. Ciężko powiedzieć, być może nie umiał sobie podzielić tego jedzenia suchego do mokrego. Jednak jak się za wcześnie podzieli króliki, to jest niezbyt dobrze. One jednak dużo się muszą nauczyć od matki. No, tutaj mamy chyba w komplecie wszystkie. I tutaj jeszcze z matką. Nie wiem, czy jeszcze nie zostawić ich z tydzień z mamusią. Bo jednak one są jeszcze takie, widzę, takie dziecinne. Także myślę, że jeszcze z tydzień mogłyby być z mamą, a potem zostawimy je już same sobie. No i tu mamy bracia tamtych 3. To co było tam podzielone. O, widzicie? Jak by wyszedł? Kurczę, już był tu u góry. No, 2 pokolenia im wystarczyły, by się dostosować i nauczyć spindrać po osiadce. Także bardzo szybciutko opanowały temat. No ale zrobiłem im to takie pen. No to już nie będą przełazić.
Dobra, zabieramy się za sprzątanie. Kurczę, skosiłem dzisiaj trawę i tak mnie swędzi po nosie, że szok, no normalnie szok. Ogólnie zajmuje to godzinę, to sprzątanie, może nawet dłużej, więc przygotujcie się. Od razu zaznaczam. Przepakujemy sobie trawę na te taczki. Chyba trzeba będzie jeszcze dzisiaj skosić, chociaż chciałem umyć auto, no, ale zobaczymy, co czas pozwoli. Dobra, jeszcze to. Rękawiczki jakieś sobie ubierzemy. Poopowiadam co nieco, może jakieś historie odnośnie właśnie hodowli różnych, nie tylko króliczych. To mi będzie potrzebne też na pewno. I jeszcze taka mała łopateczka była gdzieś tutaj, też może się przydać. Łopateczka jest tutaj. No to co? Sprzątamy, zaczynamy. Oj, tu dawno nie było sprzątane, przy okazji sobie popatrzymy. Chodź mamuśka, najpierw ty przejdziesz tu obok do klatki. Chodź, 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 chodź. Nie bój się, nie bój się. Idź tu. Idź tutaj, idź. Zaraz tu przyjdą twoje dzieciaki. To sobie oglądniemy, nie? Zobaczcie. Coś taki strachliwy. O. No. Piękne. Ten cały szary. Trzy czarne, tak? Trzy jednolite czarne praktycznie. No może ten nie jest taki jednolicie czarny. No ale ten ewidentnie jest czarny. Ten szary taki bardzo ładny. W tym roku myślę wymienić stado. I będę poszukiwał właśnie takich gładkich, w sensie jednolicie, w jednolitym kolorze. Szary, bardzo ładny. Piękny. Piękny. Te czarne też mi się podobają. Wyglądają na ładne, są takie zgrabne. Choć to są akurat króliki mojego teścia. No ale czymś tam się powymieniamy i będzie. One tu właściwie już nie mają te sierści, więc wyrzucę po prostu cały ten gnój. Chodź tu. Trzy. Cztery. Chodź tu. Piękne. Dzieciaki strasznie się cieszą na takie małe króliczki. Idź, idź, idź tu, idź tu, idź tu. No nie dziwię się. Po części też te hodowle mam dla dzieciaków, no bo frajda niesamowita, nie? Zakociłem kiedyś samicę właściwie tylko dla dzieciaków na święta Bożego Narodzenia, tak żeby miały 4 tygodnie w święta, właśnie mniej więcej tak jak te. No i żeby była radość. Wiadomo, dzieci się pozjeżdżały z rodziny. No niesamowita frajda dla nich. Takie małe szkraby. Dobra, będę zbierał. Potrzebuję wiadro jakieś, bo będę czyścił również te. Jak one się nazywają? Karmidła wszystkie. Będę czyścił, wybierał. No i będzie potrzeba mi właśnie takiego czegoś. Bo to wszystko pójdzie dla królików. Dla kur. Dobrze, że mam kury, które wyjadają wszystko właśnie takie rzeczy. Nie żal potem przynajmniej człowiekowi. Tak, tutaj właśnie z tej ściółki one wszystko wybiorą. Właśnie prędzej nawet niż
niż owies taki, taki sypany po prostu. Oj, grubo. Tu jest grubo bardzo, no ale półtorej miesiąca będzie gdzieś. Bo króliki mają 4 tygodnie, a 2 tygodnie przed narodzinami sprzątałem tak powiedzmy połowę boksa, bo ona już miała tam zalążek gniazda, no już nie można było jej tam nic grzebać. Tym bardziej, że nieudany wykot za nami z tą samicą, więc nie chciałem nic ryzykować. Powiem szczerze, że myślałem, że straty w zbożu będą większe. Ale nawet nie ma tragedii. Nie, ta bateria pewnie mi zaraz padnie. I cyk. No. Kurki wszystko zjedzą, a kur mam akurat dużo, ponieważ urodziło mi się tam, ja wiem, z 2 miesiące temu 14 chyba, był filmik, wrzucałem. No to one są już dosyć duże, te kurki. Potem się urodziło 6, znaczy 6, było dużo więcej. Tylko że kwoka była bardzo kiepska, bardzo słaba mama. Wykluły się młode w stodole. No to zgubiła od razu. Od razu dwa, od razu, nawet jej, że tak powiem, jeszcze nie widziałem. Weźmiemy sobie. I byk. O, słomę trzeba będzie chyba przynieść. Ledwo ją znalazłem w stodole, to już były dwa kurczaki padnięte. Została z 6. Została z 6. Co się dzieje? Trzeba iść po słomę. Została z 6, potem straciła gdzieś jedno, kolejne. W ogóle zostawiała je bardzo często, darły się te kurczaki, wołały ją. My żeśmy się też zastanawiali, co się dzieje czasami, bo te kurczaki płakały, że tak powiem, za tą matką. Zostawiała je samym sobie. No i bardzo kiepska mama, bardzo kiepska kwoka. Zostało jedno. Dosłownie jedno. Jak były dwa, czy chyba trzy, to je zupełnie porzuciła. Przenosimy je, czy nie? Czy zostawiamy je tu? To jest troszeczkę większa klatka, nie? Chociaż teściu będzie je brał. No to w sumie można by było je zostawić. Tutaj, nie chcę, będą już tutaj. Dobra. Cyk, 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 cyk. Są trzy. No dobra, to je przeniosę po prostu. O, ściągło się, to już się ściągło. A też pasuje, by
wszystko wybrać. Dobra. No, straty są duże, jak widzicie, bardzo duże. Bardzo dużo wysypały. No ale kury wyzbierają wszystko. Wyjedzą. Chodź tu, chodź tu. Nie chcę się ściągnąć, to trudno. Chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół. Opla, opla. Chodź, 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 chodź. Dobra. Cyk. Nie wiem, czy te ścianki są za... Ta ścianka jest chyba za nisko. Po prostu w tym karmidle. Powinna być głębsza ta rynienka tutaj. Z centymetr znowu. Pewnie. No, w tamtym na przykład straty mniejsze, nie? Może ścianka jest wyższa. Właśnie. W całości się udało. Na szczęście są te kury. Także no nie pójdzie to tak zupełnie w straty. Się kury będą cieszyć, bo one w ogóle przecież lubią grzebać w takim czymś. Właśnie to jest w kurach to. Ale nie jestem w stanie przełknąć takie straty jeszcze. Tym bardziej, że one są spowodowane głównie tym, że jest ich dużo po prostu w klatkach tych królików. Myślę, że jak będą pojedynczo, to już tych strat tu nie będzie. Aż tyle. Panie, będzie. I cyk. Oj, słoma cała. Właściwie to już takie troty. Pójdę po słomę, bo... Dobra, to już właściwie takie, ale one to bardzo lubią takie, właśnie, lubią takie troty, lubią w tym grzebać. Dobra, to widzimy się za chwilę, wywiozę to i przyniosę słomę. Jesteśmy ze słomą, przy okazji zmiana baterii była. Z powrotem. Przeniosę je z powrotem, bo jak się co chwilę przenosi,
i one pojawiają się w nowym miejscu, to one myślą cały czas instynktownie, dążą do wolności, no jak zwierzęta. Dążą do wolności, no i próbują się wydostać, wiadomo, nie? Gryzą, klatkę drapią i szkoda. To jest ten, którego spisywałem na straty, którego myślałem, że zdechnie on, ale się, że tak powiem, odżył. No tak, i teraz będę musiał te przenosić tam. Dobra, nieważne. Odżył. No i nawet dobrze się czuje. Widać, porównywalny wielkościowo. Dostał ziółek troszeczkę właśnie różnych. Mlecza. No i się, że tak powiem, podniósł. No. Dobra. Dwa już mamy. Dobra. Dwa boksy zrobione. Jedziemy dalej. Teraz wy. Kurczę, nie mam jakiegoś koszyka. O, jest koszyk, jest. Dobra, becie. Ale tu jest takie siano trawy. Dobra. Koszyczek weźmiemy. I tutaj szybciej to trochę pójdzie. Ciach, ciach. I ciach. I ciach. I ciach. I ciach. I ciach. I ciach. Wyłazić. Ciach, 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 ciach. Da, 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 da. I chodź, 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 i chodź, 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 a ty spryciarzu jeden. I dobra. Cyk. A popatrzcie się, bądźcie, widzieliście? I to jest ten sam, to jest ten sam, co uciekał. Cwaniak jeden. Się nauczył. Dobry królik będzie z niego. Dobre geny. Tutaj straty bardzo znikome. Zobaczmy. No jest głęboka, głębsza starynienka.
szerszeń. Duży. Gdzieś tam wyszedł. Kiepska ta skrzynka. O, tam mają gniazdo. Tam ma gniazdo. Będzie tu akcja, widzę. Może nie teraz, ale trzeba go będzie zaklajstrować tam jakimś klajstrem i tam go pogrzebać. Też dużo strat. Też rozsypały dużo. No. No niezbyt dobrze jak się straty pojawiają, no bo wiecie, do tego lgną od razu szczury, myszy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż szczur to nie tak, raczej z królikiem to nie ma szans w konfrontacji jakiejś takiej. No królik jest zbyt silny przecież. Jego skoki i te tylne nogi to ma no bardzo silne. Myślę, że byłby w stanie nawet człowiekowi krzywdę zrobić. Taki królik. Jakby go niefortunnie gdzieś tam właśnie tymi skokami trafił. Te pazury są bardzo ostre. Spokojnie można było rozciąć skórę. Także myślę, że jakiś tam szczur to raczej nie ma żadnych szans z królikiem. Stąd to na pewno nie są naturalni wrogowie, że tak powiem. Gdzieś tam się słyszy historię, że szczur wybrał matce młode. No ale to też matka matce nierówna. Jak jest dobra matka, to nie dopuści nic do gniazda i takiego szczura to na raz bym powiedział. Jeden strzał i po szczurze. Co tam szczur do jakiejś samicy, która waży ze 6 kg, nie?
I gdzie? To ten spindrak, o, ten! Ten! Nawet po koszyku się tu spindrał. Wyjątkowe umiejętności wspinaczkowe, bym powiedział. Ciekawy gatunek się stworzył. Dobra. Mam. Na YouTube'a. I tyk. Chodź tu. Oj, mamuśka. O ty, cyganie jeden, czorny. I damy im tu troszeczkę, widzę, takiej sierści, to dam im tu. Chłodne noce się szykują, a im zabrałem gniazdo. No, zrobimy im taki dołek tutaj, jak miały. No i dobra. Mecz. Wszystko dobrze? No dobrze, już dobrze. No, nie bój się. Nie bój się. Chodź. Dawaj im trochę trawy. No i się drą. Chodźcie tutaj. Miam. Szamanko. Dobra, pochłanianie on. No już coś tam wyczuły. Aczkolwiek mają teraz ściółkę, więc one tam walczą z tą ściółką, bo tutaj w tej ściółce są różne takie o smakołyki. Gdzieś tam się trafiają. Gdzieś tutaj jakieś takie trawy, o, taką trawkę, one z chęcią powyjadają. Wszystko co nie słoma, bo słomy nie chcą, słomy nie jedzą. Tylko właśnie takie smakołyki one tu wybierają. Miam. Aż miło popatrzeć. Pięknie. Dobra, kończymy sprzątać i trzeba zalać wody, dać jeść porządnie. Zamknę może, bo mamy tu takiego jednego MacGyvera, który może ponownie zbiec. Sprzątanie i sprzątanie. No niestety sprzątanie to jest codzienność. Co drugi dzień chyba nawet tak. A jakbym nie powiedział, może i nawet co dzień. No niestety. Taka jest rzeczywistość. I sprzątać trzeba. Tutaj tylko trzy. Hej!
Hej. Nie, przyspało ci się coś? Mamuśka. Ona będzie w ciąży. A ta jest na pewno. Ta jest na pewno. Ponieważ ja ją znam. To jest ta samica, jest ze mną od samego początku. Jest agresywna. O. Fuczy. Przekopuje całą ściółkę. Sprawa na lewo, sprawa na lewo. Przewala to wszystko. Zobaczcie, wszystko takie jest. Także to świadczy o tym, że hormony, jakieś tam instynkty się powołują i takie zachowania. No, na pewno jest w ciąży. A ta? Właśnie nie wiadomo. Na razie nie widzę takich jakichś tutaj. Zobaczymy. Ona ma tu nawet, bym powiedział, że nawet czysto, bo ja to sprzątałem niedawno w sumie. No ale samicy na pewno posprzątam, ponieważ ona będzie się 10 dni albo jakoś tak kocić. Także warto tu posprzątać. I nawet posprzątam wszystko, bo nie widzę tutaj żadnych gniazd. Chyba że tu będzie robić. A czy to się zmienia, bo samica to testuje, próbuje po prostu, gdzie to potomstwo najlepiej złożyć. Mnóstwo jeszcze roboty jest. O, proszę. Zobaczcie, jakie kurki ładne. Kurczaczki. Bardzo dobra kura. Bardzo dobra mamuśka. Nie jest zwariowana. A stąd wyfrukłaby, nie patrząc na to, co się dzieje z młodymi. A ta zachowuje niezwykły spokój. Nawet jak się daje jeść, nic nie dziobie, nic nie walczy tutaj. Pilnuje młodych, nie wykonuje żadnych jakichś tam gwałtownych ruchów. Nie przewraca tych młodych. Bardzo dobra kwoka. Bardzo dobra. No, tutaj pokazuję cały czas im, jak co dziobać. No, 10 sztuk chyba. 3. Jakoś tak. I widzę, że bardzo ładnie wyglądają kurczaki. Chyba coś z nich będzie. Thank you.
O, miam, miam. Porwał i uciekł. Ale się ruch zrobił. No. A kura nie je? Nie je, tylko ona łapie w dziobek i wypuszcza. W ten sposób pokazuje tym małym kurczakom, co trzeba zrobić. Ona pokazuje, o. Podnosi, trzyma w dziobie czasami, one podlatują i wybierają je z dzioba. No, bardzo mądra foka, bardzo mądra matka. Górnek, to jest dla kurczaków małych, różne tutaj atrakcje, to wyniesiemy. Dobra. Ciach i ciach. Dolejemy im tutaj. Oczywiście piciu. No i dobra, posprzątane jest, jeszcze tylko im dosypę tutaj owsa, aczkolwiek damy im tej trawy. W sumie mogłem dać jej trawę przed posprzątaniem. Trochę logicznie by to było, no ale cóż. Musi mi starczyć, nie ma dużo, ale one już dzisiaj dostawały, więc... Mniejsze porcje w sumie im wystarczą. No, mniejsza porcja to jest właśnie tyle. O. Proszę bardzo. Słuchajcie. Wy tak mało dostaliście. O. Macie. No i tu mam takie coś, o. I cyk, cyk. Szybciutko. Coś mi się tutaj popsuło. O, zwęziło mi się to. Będzie. Jest dużo, najwięcej. Dobra, jeszcze popatrzymy sobie, jak jedzą. O, gdzieś ty tu w los. No, co, wytrzymaliście jakoś ze mną tyle czasu? Powoli trzeba się żegnać, nie? Jeszcze pójdę tej trawy na kosze. To co? Łapeczka w górę.
trzymajcie się i do następnego. Cześć.